Cześć, Jacek z tej strony. Dzisiaj mam dla Was recenzję tej oto lampy LED-owej w formie tuby. Jest to lampa Keim TV Bolzen Andromeda 120 cm, czyli 4 stopy. Jakbyście szukali na Amazonie, to jest 4 feet, ale 4 feeter. Ale u nas przez sklep Mitoya można dostać tę lampę. Ja od dłuższego czasu, jak tylko u MKBHD i Dave2D na zagranicznych kanałach widziałem takie fajne tuby LED-owe. Tamte są z Quasara. One są mega drogie, zwłaszcza w RGB. Zacząłem szukać różnych. Później dokładnie te, czyli Bolzen Andromeda, pojawiły się w Full Time Filmmaker bodajże u Welbecka. No tego takiego opalonego z czapką i on tam używa czterech w tle, świetnie to wygląda, ogólnie jako akcent jest to genialna lampa, ale oczywiście też można używać jej jako światła głównego. I znalazłem w końcu po poszukiwaniach, okazało się, że jest w Polsce i właśnie sklep Mitoya tę lampę sprzedaje u nas, także odezwałem się i mi pożyczyli na testy, także dziękuję bardzo sklepie Mitoya. Linki są w opisie do lampy. I tak chciałbym trochę omówić właśnie funkcję tej lampy, co ona posiada, bo jest to pełen strip, taki LED-owy, taka tuba LED-owa RGB. Ma pełne spektrum RGB i jest dwukolorowa, czyli ma światło białe też połączone z ciepłym. Możemy przełączyć tryby. Ogólnie w zestawie mamy torbę do przenoszenia. W torbie mamy zasilacz sieciowy. Do lampy podłączamy taki oto, to jest sterownik, on tutaj ma pętlę z rzepem, możemy to zawiesić gdzieś na statywie. Jest zasilany tutaj dwoma akumulatorami Sony NPF, to są 970, te takie największe. Ładowałem, znaczy patrzyłem na pobór mocy z dwóch akumulatorów w pełni naładowanych i z lampą na 100%. Tam miałem różne czasy testowania, bo musiałem wyłączyć, włączyć, siedziałem w pokoju, po prostu jak wychodziłem, to wyłączałem, ale lampa była na cały czas na 100%. Tutaj Wam się wyświetlą czasy. Łącznie godzina 46 bodajże na dwóch aku w pełnej mocy, ale pełna moc jest dużo na tą lampę, także o to się nie martwcie. Muszę też wspomnieć, że miałem problem z naładowaniem tych akumulatorów, bo moja stara ładowarka do Sony NP się zepsuła, a no, nie używam ich tak często, żeby mieć ładowarkę. Odezwałem się do Newella i mi przysłali taką fajną ładowareczkę na USB-C, malutką. Pionowo się wkłada dwa akumulatory, można podpiąć do ładowarki z telefonu na USB-C. Nie jest to najszybsze ładowanie tych akumulatorów, dlatego że są szybsze ładowarki nawet po USB-C albo takie sieciowe, takie porządniejsze, ale ja na tyle rzadko ładuję takie akumulatory czasem do jakichś właśnie LED-ów, że w zupełności mi wystarczy, że zostawię sobie na noc, w pełni się naładuję albo w ciągu dnia. Bardzo malutka, niewiele większa od samego akumulatora, od tej podstawki tutaj na USB-C, tak jak mówię, 59 zł bodajże, taka super mała, nawet w podróży z gniazda zapalniczki można w samochodzie ładować. Ale wracając, po naładowaniu na 100% godzina 46 powiedzmy, także niecałe 2 godziny na akumulatorach. Oczywiście tutaj mamy wejście na zasilacz sieciowy dołączony w zestawie, także możemy w studio bez problemu sobie jechać z sieci. Ja teraz podłączyłem aku, żeby ten sterownik tutaj móc Wam pokazać i będziemy przechodzić przez funkcję. Takim dosyć długim kablem na koniec lampy, ja później tą lampę zdejmę, pokażę. Na koniec lampy jest przyczepiony. Tu jest taki jakby XLR, taki kabel, także przez to idzie zasilanie i kontrola. Ogólnie no to jest duże. Można sterować z aplikacji wszystkim, ale no ja nie lubię tam za bardzo na jedną lampę aplikacji specjalnie instalować, zwłaszcza tych aplikacji jest milion dzisiaj. Wszystko idzie ogarnąć z panelu tego, ale jak mamy wiele lamp, możemy je pogrupować w aplikacji. W aplikacji łatwiej wybrać kolor, bo mamy koło kolorów, po prostu klikamy. Ale tutaj na panelu wszystko jest. Bardzo proste, włączyć, wyłączyć. Zaraz przejdziemy do trybów. Należy wspomnieć, że tutaj już nawet jest napisane,
Xeri 96 Plus i TLCi 97 Plus. Także bardzo dobre odwzorowanie kolorów. Dodatkowo flicker free, czyli po prostu nam nie mruga przy zwolnionym tempie, jeżeli sobie, nie wiem, 120 klatek, 240 walniemy, jeżeli mamy taki aparat, nie będzie nam mrugało, także możemy się tym bawić. Ta lampa jest świetna jako akcenty, dlatego że ma pełne spektrum RGB, nie tylko, jak tutaj się przełączę teraz na światło białe, jest bicolor, także światło białe możemy sobie regulować, jeżeli chcemy. Tutaj mamy moc, może od razu pokażę, jak świeci najmocniej. Także tutaj, no to jest ciut bliżej niż mój główny softbox. Tutaj jest wideoLED 600 w softboxie. Tu jest wideoLED 600 z garnkiem przez dwie dyfuzje krepy kolorowej. A tu mamy właśnie wypalającą mnie lampę na 100%. Weźmy sobie powiedzmy 30 jako taki fajny kicker. Super. I to, co jest fajne w trybie nawet właśnie tym kelwinowym, bo teraz jestem, teraz mam chłodne to światło, mogę przejść do 10 000 kelwinów, także mogę mieć fajny chłodek, ale mogę też przejść do 2000 kelwinów, także mogę mieć przyjemnie cieplutkie światełko, poza oczywiście pomarańczowym RGB, które miałem poprzednio, to jest dużo lepsze dla skóry. Dodatkowo to, co jest akurat tutaj świetne i co dla mnie jest, no, ustawię sobie 5600, dawaj. To, co jest genialne, bo jak robiłem live'a i chciałem wypełnienie zrobić do tego softboxu, niżej mamy też tintę, także mamy przesunięcie troszeczkę bardziej zielonkawe, albo odejmujemy zielonkawości i jest bardziej taka magenta. Także to jest bardzo fajne, bo możemy bardzo dokładnie dostosować temperaturę barwową tego właśnie światła. Mieszać je z innymi źródłami światła lepiej niż zwykła lampa, która ma tylko na przykład od 3200 do 5600 kelwinów. Także nie dość, że to ma od 2000 do 10 000 kelwinów, także mamy od ciepłego do chłodnego, to mamy jeszcze ten tintę. Także to jest super sprawa akurat. Te lampy występują w różnych wersjach. MiTOYA ma na razie tylko te RGB plus taki zestaw 4 90-centymetrowych. Też chyba pełne RGB albo bicolor, teraz nie pamiętam. Bicolor to jest właśnie to, czyli mamy od 2000 do 10 z tintą. Jest jeszcze wersja Daylight podobno, czyli samo 5600. Najtańsza wersja, szkoda, że u nas nie jest dostępna, bo to w sumie jest najciekawsze, jeżeli byśmy kupowali tego więcej do jakichś efektów. I ta wersja RGB. I teraz pełne tutaj RGB, jak się przełączę, mamy RGB CCT, CCT, także CCT to mamy teraz ten tryb i mamy RGB, pyk. Automatycznie przełączamy, klikając RGB, między RGB. To są pełne kolory i w każdej chwili możemy sobie pomimo mocy, znaczy poza mocą, którą możemy ustawić na naprawdę niezłą żarówę, to możemy sobie jeszcze oczywiście jechać, a ja sobie patrzę na podgląd i zmieniać odcień naszego światełka, czyli mamy kolorek. Szkoda tylko, że na przykład jak przejadę, tutaj jest 0 stopni, tutaj pokazuję. Nie mogę jechać z tej czerwieni i przejechać, bo zaczyna się na czerwieni i się kończy na czerwieni, na 359, czyli 360 stopni. Szkoda, że nie ma tego, że z 359 jedzie na przykład na 0 i mogę płynnie regulować, tylko po prostu jak jestem na tej czerwieni, to z tej czerwieni nie mogę zrobić pomarańczu, bo ta czerwień wracając idzie w magentę, do niebieskiego przez zielony i dopiero z zielonego do czerwonego znajdę sobie pomarańcz między żółtym, jeżeli chcę. Także to mnie akurat denerwowało, bo musiałem zawsze pamiętać, z której strony muszę jechać, żeby znaleźć ten pomarańcz, bo chciałem dopasować do tego chłodnego i w ogóle komplementujące kolory, dopełniające i wszystko super. Poza tymi bajerami, oczywiście klasycznymi, czyli światłem ciągłym, mamy też sceny. Obecnie to jest disco show.
Błyskawica. Wewnątrz błyskawicy bodajże mamy też... Wewnątrz błyskawicy mamy chyba... Tak, prędkość. Także możemy sobie ustawiać jeszcze dodatkowo... Dodatkowo poza scenami też prędkość tych efektów. Teraz jest telewizor, candlelight, bonfire, police light. O. Czyli mamy policyjne światełka. Tu sobie też mogę prędkość ustawić. Czyli jakby mnie gonili już na... Ło! Grubo. Że mamy różne efekty. Blue breath, czyli mamy... To jest w każdym RGB. Mamy blue breath, green breath, breath, czyli oddech. Teraz mamy white breath, czyli lampa będzie się tak fajnie przyciemniała, bardzo płynnie. Color wash, czyli przechodzi między wszystkimi kolorami z całego spektrum. Różne mamy RG, red, green, Kelvin. Dużo rzeczy jest. Wrócę sobie do mojego wspaniałego 44 stopnie. Cyk. No dawaj, 44. Pyk. I jestem. Mój pomarańcz. Chyba nawet od innego zaczęliśmy. Ale trybów jest bardzo dużo. Mamy te sceny. Mamy klasyczne światło. Mamy pełne RGB. Możemy oczywiście każdy z tych świateł przyciemniać, rozjaśniać. Widzieliście pełną moc. Wyjarawywało mnie. Także jest dosyć mocne. Także metod wykorzystania tego jest naprawdę dużo. Pierwsze, co oczywiście mi wpadło na myśl, to jest jako światło akcentowe podczas nagrywania, bo to świetnie wygląda w tle. Tutaj nie dość, że mnie fajnie zarysowuje, bo teraz też mocno przybliżyłem to sobie, także ja sobie może trochę nawet to przyciemnię, żeby tylko delikatnie mi dawało światełko. Także daje fajny akcent, możemy kolory zmieniać, jeżeli bym miał dwie, co by było w ogóle genialne, po obu stronach symetrycznie, to mógłbym sobie dopasować przeciwstawne, fajne właśnie dopełniające się kolory. Także super sprawa. Jako właśnie gdzieś tak akcenty w pokojach. Nad monitorem, za monitorem bardzo fajny pasek światła. To co najlepiej tutaj będzie działało, to właśnie jak zadymimy trochę. O. I teraz to dopiero fajnie wygląda, nie? Także tutaj się fajnie wszystko mieni. Do klipów, do kręcenia klipów to jest po prostu przegenialne. Ja sobie tutaj zapomniałem przystawić bliżej trochę mojego przełączniczka. Jeżeli zgaszę teraz moje główne światło, pytanie, czy mnie teraz aparat wyostrzy, czy nie będzie widział ten. Zobaczcie, jaki tutaj jest klimat. Teraz sobie puszczę trochę więcej dymu jeszcze. Tak, cyk. I kręcimy klipy, tak? Hot 16 Challenge, brzydka 16, i jedziemy na YouTube. Także możemy dzikie rapy robić. Ale naprawdę to światło jest... No, ono jest mięciutkie, jest długie, ale jednocześnie jest mięciutkie, bo wielkość tego modyfikatora jednak tutaj ma znaczenie. Ja sobie je teraz odkręcę to światło. I wam pokażę zaraz. Wow, ale się oświetliłem. Sekunda, sekunda. Przełączę się w tryb światła normalnego. I teraz o. Uderzę się w mikrofon, żeby było ciekawiej. A jest. Ale mamy na przykład ten tryb, tak? Możemy się oświetlać bardzo fajnie. Jeżeli byśmy mieli tego, powiedzmy, 3, budujemy trójkąt. W okularach, tak jak teraz patrzę, mi się wszystko odbija. Mogę oczywiście sobie zwiększyć moc, jeżeli potrzebuję. Teraz akurat jestem tak, jak jestem. O, z góry tylko światełko, pyk. Tutaj będę kontrolował, powiedzmy, przysuwając. Włączę sobie moje światło główne, żeby wam pokazać. Wrócić, tak jest. Jak to mniej więcej wygląda. Wyłączę. Ten kontroler jest taki... Troszkę mało zgrabny, dlatego że po prostu on jest wielki, zwłaszcza z tymi akumulatorami. Sama lampa to jest taka tutaj plastikowa tuba. Ona ma też wrota.
To jest dobre, dlatego że możemy kontrolować rozprysk, rozlew tego światła dosyć i tak już w miarę powiedzmy kierunkowego, bo to jest cienki pasek, ale możemy zrobić z tego naprawdę, naprawdę malutki paseczek. Widzicie? To jest super sprawa na przykład. Jeżeli chcemy bardzo punktowo coś zarysować, genialna sprawa. Te wrota można oczywiście ściągnąć. Także zostajemy z takim mieczem. No ten przewód na końcu tutaj, no to jest coś, co wydaje mi się, że może czasem sprawić problemy, bo jednak to musi latać. Ale brak wbudowanej baterii też zmniejsza trochę profil tego. Dlatego, że to jest tylko taka właśnie tubka i jak zamkniemy sobie te wrota, to one fajnie ochraniają nam całą lampę. Z tyłu mamy, tutaj mam już jeden trzpień, mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 aż gwintów na 1/4 cala, czyli na standardowy trzpień fotograficzny, że możemy działać, tutaj cały czas obijam ten kabel, możemy naprawdę mocno działać, jeżeli chodzi o mocowanie tego. Ja to mam zamocowane po prostu na trzpień tutaj. Wsadzone do grip heada ze C-standa. Teraz oczywiście na nagraniu wszystko poleci. Miejmy nadzieję, że nie. Cyk. Grip head ze C-standa. I mamy światełko RGB. Mamy nasze 44 stopnie. Nasza pomarańczka. Także naprawdę dużo możliwości do klipów, do teledysków, takich bardziej klimatycznych, różne neonowe klimaty. No to jest genialne. Mi się od razu przypomina sesja bodajże Pawła Fabiańskiego. Zbudował takie świetne stelaże jakby figur geometrycznych właśnie z jarzeniówek. No wiadomo, cena takiej jednej lampy 1600 zł. Także jakbyśmy mieli zbudować nawet cokolwiek z 6 takich lamp, no to już jest około 10 tysięcy, tak? Także tutaj cena przy takiej ilości powiedzmy zabija, ale szczerze mówiąc ciężko znaleźć coś tańszego w tych rozmiarach. Dlatego, że są mniejsze tuby LED-owe, powiedzmy tam do 60 cm, jakieś jangnuło, malutkie mieczyki, ok. Ale tej wielkości tuba jednolita ciężko znaleźć w tym rozmiarze za niższą cenę niż 1600 zł, zwłaszcza z tymi właściwościami, czyli pełne spektrum RGB i dwukolorowość światła takiego białego. Także tutaj chciałbym zobaczyć, żeby się pojawiła w sklepie Mitoya też wersja tylko to Daylight 5600, najprostsza, bo myślę, że ta by miała największe branie, chociaż ta RGB oczywiście jest świetna, jeżeli chodzi o efekty. Także ilość zastosowań takiej lampy, no oczywiście ogranicza nas nasza wyobraźnia, ale pamiętam te takie stare z lat, nie wiem, wczesno 2000-tych klipy raperskie na szerokim kącie, z bliska, gdzie w oczach było widać ringi, a najlepiej właśnie jak jeszcze to były jakieś takie gwiazdy albo trójkąty, kwadraty. Także moglibyśmy z tego budować różne ciekawe, fajne figury, które by się nam odbijały w oczach, a jednocześnie dawały okrągłe, piękne, miękkie światło jako światło główne. Cztery takie, myślę, że w banku ustawione jak jakieś kinoflow spokojnie oświetlą nam naszą scenę taką jedno, dwu, trzy osobową na nie najgorszych parametrach. Teraz ja jestem akurat, znaczy to nie jest światło główne, ale teraz jestem na ISO 100 przy F4, dlatego że mam obiektyw F4, ale myślę, że normalnie na 100% nie trzeba by było tego używać przy takich niższych czułościach i bardziej otwartej przysłonie. Także świetna opcja do portretów, nawet do zdjęć w plenerze. Prawie 2 godziny na takim akumulatorze, no to możemy przypiąć sobie do paska. Trochę to jest upierdliwe. Wieszamy to na statywie, już mniej przeszkadza, ale wciąż jak chcemy sterować, to lepiej chyba z aplikacji. No ja mówię, ja nie chciałem instalować apki dla
jednej lampy. Wszystko można zrobić z poziomu tego pilota. Ale no, co tu jeszcze więcej powiedzieć? Świetna jakość światła w fajnej formie z wieloma funkcjami. Cena. No ciężko znaleźć profesjonalne urządzenie w niższej cenie. Tak jak powiedziałem, jasne, możemy sami sobie spróbować zrobić tubę LED-ową. Jeżeli umiemy, ok, ale musimy mieć dobry LED, który ma dobre odwzorowanie barw, który nie mruga. Musimy mieć do tego jakiś sterownik, dimmer. Często nie wszystkie LEDy można chyba ściemniać z tego, co kojarzę. Także tutaj mamy pełen pakiet. Dwie takie to byłby geniusz, jeżeli chodzi o kręcenie wideo. Z jedną już można robić fajne akcenty. Wszystkie linki macie w opisie do sklepu Mitoya. Dzięki jeszcze raz bardzo sklepowi za użyczenie na testy. I my widzimy lub słyszymy się następnym razem. Także dzięki jeszcze raz i do zobaczenia. Hej!